Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy dzień do przodu, bo wczoraj kamera nie służyła. No i tak, ja sobie już dzisiaj tu zacząłem wycinać tą blachę. Mamy, jeszcze tu muszę wyciąć teraz. Strasznie przerąbane to wycinać, tyle Wam powiem. Co, podajnik jest gotowy do włożenia do pana Stacha, bo wstał po nocy chyba tam i je śniadanie. Zrobiliśmy tu, to było pęknięte, nie? Stachu tu ładnie obspawał, zrobił robotę wczoraj. Zostaje tu szlifować deczko i pomalujemy to. W headerze jeszcze musimy palec jeden. Musimy palec wyjąć, bo lata tam w środku. No to jak widzieliście, jest gotowe. Założony jest, zostało tylko założyć tu prowadnicę do pasa, żeby nie wylatywał. To ta strona już jest gotowa. Pozakładałem nawet zaślepki. I co? Zostaje tylko wstawić tą dupę i wstawić tą dupę. Dzisiaj to zrobię ze Stachem. Jedziemy wymienić opony dzisiaj. Czekaj już. No i złożyć header. Mamy części. Ten wał zostaje nam tu złożyć. O, ten wał. Musimy to jeszcze rozebrać, to sprzęgło całe. To łożysko wymienić. Tu mamy nowe łożysko. Mamy tu nowy mimośród. I co? No i zostaje nam tylko tu podłożyć podkładkę i dokręcić śrubę. No cóż, ta śruba trochę już ma lichy gwint, a to jest gwint 2, nie półtora, tylko 2 gwint. Jest dość duży. Złożymy dupę, to posprzątamy tu trochę. Posprzątamy tu trochę. Będziemy chcieli założyć sieczkarnię. Zobaczymy, jak ona będzie sobie hulać. Ale jeszcze chciałbym Wam przypomnieć o kodzie rabatowym na stronie Zenox, rolnikowo.pl 5. Macie 5% rabatu plus klub Zenox to jest 8%. Tak jak widzicie, czapeczki, może co? Może naklejeczki dostaniecie? Ja wiem, że ostatnio dużo zamówień mają chłopaki i jest to różnie z tymi naklejkami, także bo wiele osób pytało w komentarzach, jak z naklejkami, no to, że nie zawsze dostajecie, no to kwestia tego, że no wiecie, dużo zamówień idzie teraz, bo żniwa to tamto, to strasznie deficyt mają naklejkowy. No ale myślę, że się poprawią zaraz. Wiecie, żniwa i te sprawy. Wykręciliśmy tą paczkę, czekajcie. Wykręciliśmy tą paczkę, będzie inna paczka mniejsza, tam z boku założona. No i tak, idę sobie kawkę szczelę do Stacha i działamy dalej. Pozdro. Następny dzień. Złożyłem wałek wczoraj do headera. Staszku tu zrobił coś pięknego. Już kończy, kawałeczek został ostatni. Ja tu zaraz nim wcisnę ten podajnik, będę się kręcił, zobaczcie. Wałeczek jest założony. Niestety muszę podnieść do góry, bo motowidła są. Ale kręć. Nowa budowa, mimo śród, łożysko. Nowy, jak to się mówi, przegub. Motowidło za szybko. Jeszcze na headeru podniesiemy go na tym. Włączaj motowidło za szybko. Żeby się tylko obracało. Czemu miałby się nie obracać? Napędy, wszystko jest dobrze. Czekaj, przygotuję 4 ósemki podkładkami. Raz, dwa, trzy. Gdzie lecisz i kręcimy. Jeszcze jedna podkładeczka samokontrujące. Raz, dwa, trzy i cztery. Dobra. Dawaj. I się na dół, ja pójdę do góry. Czekaj, trzeba go tu wsadzić pierw. Trawce tam jak przyjdzie. Podnieś tam do góry jeszcze. O. Jeszcze do góry go tam pociągnij. Jest, poczekaj.
łańcuchy. Czekaj, trzeba go wyciągnąć jednak trochę. Albo jednak już nie. Dawaj, do góry go jeszcze. Jak tam siedzi? No tu tak jak teraz. Dobra. Tu musisz te podkładki dać. Podkładka. Dobra. Podkładka. Do góry trochę. Dobra. Na zdrowie. Jest jedna. Jeszcze osłona chyba trzeba. Którą? Boczną. A to już pikuś. Dobra. Muszę zdjąć. Dobra. Muszę dać jeszcze po jednej podkładce, ale na razie muszę połapać i dopiero. Gdzie jest druga? Jeszcze też. Co jest? Opuść trochę. Tam nam jest. No, musisz pchnąć do dołu. Pociągnij w dół. Na dół? Tak. Ty nie, tu. Z góry, żeby wciągnąć w dół. Czekaj. Tam trzeba pchnąć młotkiem. Podanie, gdzie trzeba przesunąć. Ten? No. O. Tylko jak go tam? No, trzeba go przekręcić. Żeby go przekręcić, to trzeba tam pozwać, to się... Które siłki? Tam w środku. Na mockarni. Chyba, że wejdzie. Musi być jeszcze kapkę wyżej po prostu. No i co nic. Dobra, przykręć tu, panie kochany. A tam najwyżej poluzuje się te śrubki. Tu przykręcić jedną? No spróbuj załapać. Na jedną załapę na razie. What the fuck, tu byłaś. Tu wchodzi. Dobra.
Mogłeś chyba przyczepę pojechać zawieźć. Bo słychać było Ursuska, że jedzie. Może być. Ta? Nie wiem. Więc co, trzeba jakoś tam to zdać. Bardziej trzepało, nie? Żeby bardziej trzepało. Stachu spawa, tu kolega nas odwiedził. Przywiózł małe co nieco do lepszej pracy, ale na razie nie, bo napój bogów na razie nie, bo musimy jechać za oponą, potem będziemy kościć, to wieczorkiem do basenu, bo jak pójdziemy sobie tam, Stachu ma mały basen, to... Ja odchodzę, bo się boję, jak Stachu spała. Nie bój się, zobacz, jest profesjonalny spawacz. Bez papierów, ale profesjonalny. Trochę klei, ale idzie. Musi je rozgrzać, musi mieć tą elektrodę. Kurs spawacza kupił na Allegro. 300 jest. No złożyłem podajnik. Bo kolega przyjechał, no i co, i działamy sobie powolu. Chcesz powiedzieć jakieś słowo do kamery? Jak oceniasz remont, tak z perspektywy, jak widziałeś na YouTubie? Ogólnie jak... to jest fake jeden wielki, oni te zdjęcia mają już poukładane. To jest prawda, co oni tam w ogóle... Jedna wielka ściema. Kupiliśmy takiego, wiecie, i tak kleimy, bo kleimy, ale nic się nie zmieniło. To nie jest w ogóle nasz i w ogóle. Robimy na tego, na remontach tylko. Tak, tak, Piotruś robi na remontach. Piotruś, a jaki to jest klucz fajkowy? Będzie wszystko działało, będzie śmigał. Będzie śmigał już. Ostatnie tchnienia i czekamy na oponę, bo za godzinę ma być. Rolnikowo powinno być, ale tam to... z tyłu. Mamy, wiesz co, rejestrację taką, wiesz, no, rolnikowo.pl. Mamy, chyba do szyby walniemy sobie do góry. Będziemy jechali, będzie widać. Wiesz, zamiast Bizon tutaj na daszku... Rolnikowo. To zamiast, wiesz, na dachu tutaj Bizon, to będzie rolnikowo, tablica przynitowana. Bo akurat jest tam taka. Ale ci pokażę. Masz, Piotruś, nagraj coś. Nie, nie mam wędrów. Proszę, nie mam. Nagrywaj. Poczuj się, jak my... Perspektywa operatora, jak stało tu, że... Ja idę po tablicę. Ale jaka poza do tego spawania? Kurde. Spałem profesjonalizm. No, tutaj będzie logo. Tak ładnie. Przynitujemy sobie rolnikowo.pl. Nikt nie będzie miał zastrzeżeń. Dokładnie. Albo wiesz, albo z boku, jak Adrian miał. Do tej farmy. No. Albo na klejkę. No właśnie. My chcieliśmy sobie tu złomka kupić naklejkę, wiesz, złomka z Audi i napis... A, tego z auta, no. Tak, i napis złomek pod spodem i tu nakleić taką dużą, wiesz, na bok. Wszyscy by wiedzieli, co jest pięć, nie? No i takie rolnikowo. Stachu, kiedy to było kupione? Na przyczepę czy wcześniej? Jeszcze raz. Kiedy to było kupione? Na przyczepę czy wcześniej? Na przyczepę. To rok temu. Chcesz zobaczyć przyczepę? O, to. Cudotwórstwo. Idę odłożę. Dobra. Uważaj, nie trzeba bardzo kombajny, bo na pniaczkach tam stoi. Powinien być obmyty, bo żygnęło mi trochę oleju ostatnio. Bo czujnika nie zakręciłem. Widzowie, po opony, po zamontowaniu opony. Pan Czesiu zapała, serwis kurna mobilny do ciągników i tirów. Zajebistą robotę robi. Powiem wam tak, nie ma drugiego takiego magika z oponami. Jest wklejeniem. Chyba w okolicy, jak pana Czesia zapały i jego syna. Także polecam wam serdecznie takiego magika. Przyjeżdża na awarię w trakcie, jak na polu stoicie na przykład, i może wam ogarnąć. I problemu z tym nie ma. O, nie ma. Zas. Czyste. Miale czyste. Chyba pająków. Straty, to trzeba wyczyścić wszystko ładnie. Wiem, trzeba szczotką to przejechać. Grucianą? No, dawaj na dół, to przeczyścić. Dobra, ja długo zmęcę. Trzeba gdzie przedmuchać, gdzie trzeba od razu wszyscy, cały ten filtr. Mają zrobiony serwis 100%, z taką lota tam drzwiczki, bo trochę się to oberwało. Olej sprawdzony, dolany, woda dolana. Wszystko sprawdzone, jak Bóg przykazał. Podajnik napięliśmy, będziemy musieli zobaczyć, jak to pracuje, jak ten podajnik pracuje. Dobra, dawaj na dół, oba. Ja muszę kompresor napompować i dmuchnąć. Stary filtr, hop. Tak.
tu kamień dmucha. Uła, zapieczone. Tu zabezpieczone. Tu zakręcone, napięte wszystko. Tu napięte, tu napięte. Tu na razie nie tak będzie. I co? Zostaje nam sito włożyć. Co? Potrzebuję tak. Tego potrzebuję. Stawić pod to. Nie dmucha. O. Pistolet. Rocky. Pod podłupie się leje. Ale robota musi iść. Chłodzenie. Jaja ci się zgodziły chociaż. Nowe wkłady. O kurwa. Ten dostaje bardziej sił. Stachu! Zacząłem pracować w rękawiczkach, odkąd palce porozwalałem wczoraj. Mówię, dobra. Rzuć na kombinerki, jak masz gdzieś. Byle jakie. Już, czekaj, daj tu, no. Daj. Centry suche. Ale zabite. Mam taki fryz tutaj. Teraz ta. Teraz to ta. No proszę bardzo. Proszę bardzo. Dobra. Kurde. I jeszcze jeden, jeszcze raz.
Co? Przyładniki idą do góry, a to nie chce Pięknie!